Lider PKO Bank Polski Ekstraklasy Lech Poznań w 16. kolejce mierzy się z Beniaminkiem GKS-em Katowice przed pierwszym gwizdkiem nagrody dla młodzieżowca października. Wreszcie, bo mamy koniec listopada, odbiera Antoni Kozumal, który w poprzednim sezonie ogrywał się w pierwszoligowej jeszcze wtedy Gieksie. A to już Patryk Wolemark pośliznął się, ale dograł piłkę prosto do Michaela Isaka. A Isak jest niezawodny. 10. gol napastnika kolejorza w tym sezonie razem z Roszą Kulurisem i Kalmanem. Michael Isak jest współliderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Lech nie ma zamiaru poprzestać na tej jednej bramce. Afonso Sousa strzela, broni Dawid Kudła. No i to będzie stały obrazek w tym meczu. Dawid Kudła ma mnóstwo pracy od samego początku. A teraz Ali Golizadek powinien strzelić drugiego gola, ale spudłował z najbliższej odległości. To była akcja Sousy, zablokowany strzał Isaka, a później znowu Wolemark, bardzo aktywny w tym meczu, dogrywał na głowę reprezentanta Iranu. Kolejna akcja Lecha, świetnie zgrał Isak, jest tutaj Sousa i broni Kudła. Naprawdę mnóstwo pracy miał goalkeeper Gieksy w tym spotkaniu. A Afonso Sousa, Patryk Wolemark i Michael Isak raz po raz zagrażali jego bramce. To Wolemark nie zmieścił piłki w siatce, a naprawdę był to niezły pomysł, żeby z tego ostrego kąta trafić między bramkarzem a słupkiem. Skończyło się na słupku. To już Michael Isak. Fragmenty drugiej połowy zagrywa do Afonso Sousy. Sousa jest już po polu karnym. Sousa przewrócony przez Adriana Błonda. Nie ma wątpliwości, będzie rzut karny. Piłkę na 11. metrze ustawia Michael Isak i trafia w słupek. Nie ma 11. gola Isaka w tym sezonie. Szwed tym razem się pomylił, a mógł być samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Lech wciąż prowadzi 1-0, ale nic poza tym się nie zmienia. Lech cały czas atakuje, cały czas jest w polu karnym. Gieksy Isak teraz też było blisko, ale kolejna fantastyczna interwencja Dawida Kudły i nie ma tutaj gola. Piłka nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej, a więc wciąż tylko 1-0 dla Lecha. W 57. minucie to się zmienia, bo Ali Golizadek trafia na 2-0. Czwarty gol Persa w tym sezonie i Dawid Kudła tym razem pokonany. Kolejusz i kibice w Poznaniu mogli odetchnąć z ulgą. Michael Isak znów oko w oko z Dawidem Kudłą i bramkarz Gieksy naprawdę rozgrywający bardzo dobre spotkanie. Mimo straconych dwóch bramek po raz kolejny spisuje się bardzo dobrze. W końcówce kolejusz jeszcze raz przycisnął. Zobaczyliśmy kilka dobrych akcji, znów kilka dobrych interwencji Dawida Kudły. Tutaj strzelali Filip Szymczak i Antoni Kozubal. I dwa razy golkiper gości nie dał się zaskoczyć. To jeszcze 90. minuta. Ali Golizadek i znowu dobra interwencja Kudły. No i jeszcze jedna akcja, 92. minuta meczu, Szymczak jest już w polu karnym i jeszcze raz Dawid Kudła. Gdyby nie to, że GKS przegrywa jednak ten mecz, no to Dawid Kudła byłby bohaterem, a tak to bohaterami są na pewno Patryk Wolemark, Afonso Sousa i mimo niestrzelonego karnego Michael Isak, który jedną bramkę jednak ustrzelił. Lech pewniej zasłużenie pokonuje GKS Katowice 2-0. Mogło być wyżej, bo Lech oddał na bramkę Dawida Kudły aż 12 celnych strzałów. Gieksa tylko jeden celny strzał na bramkę Bartosza Mrozka. To 12. zwycięstwo Lecha, który oczywiście jest cały czas liderem PKO Bank Polski Ekstraklasy. GKS na 11. pozycji. Lech GKS 2-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.